Poniżej przedstawiono wykres funkcji y równa się 2 do x. Który z poniższych wykresów przedstawia funkcję y równa się 2 do minus x odjąć 5. Czyli tutaj mamy wyjściową funkcję 2 do x narysowaną i teraz we wzorze tej funkcji zostały wykonane dwie zmiany. Tutaj zamieniono x na minus x i jeszcze jest odjęte 5. No to zajmijmy się tymi zmianami po kolei. Zastanówmy się, jak będzie wyglądał wykres funkcji y równa się 2 do potęgi minus x. Znaczy, co się zmieni z tym wykresem, który jest tutaj na fioletowo narysowany, wtedy, kiedy zamienimy x na minus x. No to wtedy tak, jakakolwiek była wartość dla x'a, to teraz ta sama wartość będzie przyjmowana dla x'a przeciwnego. Czyli na przykład, jeżeli dla x równego 2 mieliśmy wartość 4, to teraz wartość 4 będziemy mieli dla x'a minus 2. Jak dla x równego 1 mieliśmy wartość 2, no to teraz będziemy mieli wartość 2 dla x równego minus 1. No, w zerze będzie ta sama wartość, w zerze będzie 1, czyli widzimy, że po prostu ten wykres odbije się względem osi y. Będzie takie lustrzane odbicie względem osi y, czyli ten wykres tej nowej funkcji będzie wyglądał jakoś tak. I tutaj będzie dążył do poziomej asymptoty dalej. No dobrze. No to jest jedna zmiana. Teraz zajmijmy się tą drugą zmianą, czyli tym, że odejmujemy 5, czyli jaki jest wykres funkcji y równa się 2 minus x, czyli to, co już mamy, odjąć 5. No teraz od każdego punktu, w każdym punkcie odejmiemy 5 od tej wartości, którą mamy. Czyli na przykład jak tutaj mieliśmy wartość 4, odejmiemy 5, to będziemy mieli minus 1. Tutaj jak mieliśmy wartość 2, odejmiemy 5, to będziemy mieli minus 3. Tutaj jak było 0, w zerze było 1, odejmiemy 5, to będzie minus 4. I tak dalej. No i w szczególności, gdzie będzie nasza asymptota. No tutaj ta część będzie dążyć do zera, jak x będzie dążyć do plus nieskończoności, więc wartości funkcji będą dążyć do minus 5, czyli ta asymptota, która wcześniej była w zerze, teraz będzie w minus 5, czyli tutaj będzie nasza asymptota gdzieś w tym miejscu. No i wykres funkcji będzie wyglądał właśnie jakoś tak, że tutaj będziemy mieli będzie on przechodził przez te punkty, które już zaznaczyłem, a tutaj będzie dążył do tej asymptoty w ten sposób. No i tutaj oczywiście ucieknie gdzieś do góry. No to teraz zobaczmy, jakie są odpowiedzi. No to widać, że jedyny wykres, który przypomina to, co tam narysowałem na pomarańczowo, to jest odpowiedź A. Czyli widać, że musimy wybrać odpowiedź A. No ale popatrzmy, co jest nie tak z tymi pozostałymi odpowiedziami. No tutaj w odpowiedzi B mamy odbicie nie względem osi Y, a względem osi X tak jakby. Tutaj w punkcie C znowu co jest źle? No tutaj mamy przesunięcie do góry, a nie w dół, czyli to jest źle. Tutaj w ogóle w punkcie D mamy przesunięcie w lewo zamiast w dół. No więc widać, że te wykresy są na pewno niedobre. Jedyny, który pasuje, to jest wykres A.